Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Myślę, że właśnie to jest to, o czym mówisz, to jest w ogóle kluczowe, tak? Czyli dawanie sobie tej przestrzeni i w ogóle szukanie tego sposobu na budowanie długoterminowej relacji przyjacielskiej, czyli ja chcę, żebyś ty czuła się zaopiekowana, żebyś wiedział, że jako moja przyjaciółka, przyjaciel, bardzo bliska osoba, ja chcę tworzyć jakąś jakość, ale i to się dzieje na poziomie takim werbalnym komunikacji. I wiadomo, że możemy robić to na różne sposoby, to nie musi brzmieć tak katalogowo, jak tutaj o tym mówimy, tylko to może być też taka forma, słuchaj, to może nawet sprowadzać się do takich prostych rzeczy, na zasadzie co chcesz zrobić w weekend i tak naprawdę wysłuchanie tej osoby, co ona chce zrobić w weekend, a nie narzucenie jej tylko tej swojej wizji tego, co będziemy robić. Też gdzieś tam zadanie otwartego pytania, jak się czujesz, czy jak w twojej pracy, i danie tej osobie przestrzeni na opowiedzenie o tym, czyli tak naprawdę bycie w takiej obecności, słuchającej też obecności, czyli tak bardziej praktyka tego, czym jest słuchanie w relacjach, bo my chyba często mamy z tym problem. Ale to, co mi się kojarzy jeszcze z tym, co mówiłaś, że te długie przyjaźnie, one mają taki trochę inny wymiar, właśnie nie są lepsze, ale może to jest trochę tak, że my jak jesteśmy młodsi, to dajemy sobie więcej przestrzeni na przeżywanie różnych rzeczy z naszymi przyjaciółmi. No i właśnie to, co dla mnie jest też dbaniem o przyjaźń w dorosłości, powiedzmy, no bo w dzieciństwie to się dzieje naturalnie, to też dawanie sobie tych momentów. Czyli to nie jest tak, że my tylko idziemy do baru i nie wiem, robimy coś w takim zwykłej codziennej rutynie, ale coś takiego, co sprawi, że my przeżyjemy coś, że przez coś przejdziemy, przez jakąś, pójdziemy, nie wiem, każdy może tutaj mieć coś innego, ale dla mnie na przykład jakiś wspólny wyjazd, wyjście w górę, czy nawet coś takiego, co wymaga jakiegoś bardziej ekstremalnego przeżycia, i to powoduje, że po pierwsze my doświadczamy też na poziomie neuronalnym takiego większego zżycia, większej synchronizacji, zwłaszcza jak musimy jeszcze coś razem zrobić. W ogóle można by takie gry terenowe tworzyć dla umacniania przyjaźni, prawda? Na przykład, że razem trzeba stawić czoła jakimś wyzwaniom, pomagać sobie wciągać jakąś linę i tak dalej, że to są naprawdę takie rzeczy, które nam się wydają banalne, ale one faktycznie pogłębiają nasze relacje. Ale to, co mi się wydaje, że też jest wyjątkowe w tych momentach, to to, że my nie jesteśmy w tej ramie w ogóle komunikacji werbalnej, tylko my przechodzimy przez te różne momenty, synchronizując się ze sobą, a w ogóle temat synchronizacji to jest bardzo fascynujący temat, bo on sprawia, że my na poziomie biologicznym, fizjologicznym, fal mózgowych, czy nawet tego, jak działa nasze ciało, zaczynamy funkcjonować w bardzo podobny sposób. Synchronizuje nam się na przykład rytm serca, nasze fale mózgowe zaczynają się w podobny sposób, synchronizują się ze sobą, czyli pojawia się taka zwiększona korelacja między tymi sygnałami, podobieństwo tych sygnałów. I moim zdaniem pewne jakości w relacjach są do odkrycia dopiero po tym, jak my pobędziemy ze sobą trochę. Pewne tematy nie zaistnieją, jeżeli my się będziemy tylko spotykać na 2 godziny na kawę, tylko one wymagają tego bycia ze sobą. I dlatego jak dla mnie to rozbudowywanie, czy nawet taki temat tych trudnych tematów w relacji, one się często nie pojawią, jak my pójdziemy na kawę, bo nie ma to przestrzeni zupełnie, nie? Tak, bo ten czas zapełnimy sobie jakimiś opowieściami o tym, co się u nas dzieje, ale jak zobaczymy, że druga osoba na przykład cały czas nakłania nas do tego, żeby realizować swój plan, a nasz plan jest gdzieś tam pomijany, to jest ten moment, kiedy możemy właśnie wejść w jakiś prawdziwą rozmowę i wyrazić, może na początku to poczuć, prawda, mocniej, i potem to wyrazić, i dzięki temu ta emocja się wzmacnia, rozbudowuje, zmodyfikuje i pogłębia. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano.
Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.